Mam dzisiaj okazję o tym, by porozmawiać z Państwem o tym, jak to jest w programie LIFE, jeżeli chodzi o priorytety dotyczące ochrony przyrody. Zanim przejdziemy do meritum, kilka słów o samym instrumencie finansowym. LIFE, czyli życie, akronim, który moim zdaniem bardzo dobrze oddaje ducha i założenia tego instrumentu. Nazwa nie jest więc przypadkowa, a sam akronim powstał w oparciu o to, jak w języku francuskim mówimy instrument finansowy na rzecz środowiska. I jak nazwa, na podstawie której zbudowano akronim LIFE, sugeruje, jest to instrument powołany właśnie z intencją wspierania działań na rzecz środowiska. Było to w 1992 roku, właściwie w tym samym dniu, w którym przyjęto dyrektywę siedliskową, czyli prawie 30 lat temu. I dzisiaj na pytanie, czym jest LIFE, odpowiadamy, iż jest to instrument finansowy na rzecz środowiska i klimatu. Dla podkreślenia również roli, jaką LIFE pełni w stawianiu czoła wyzwaniom klimatycznym. Jest to odzwierciedlone w obecnej strukturze programu. Jak zapewne wiele osób wśród Państwa wie, LIFE ma takie dwa główne komponenty: środowisko i klimat. I każdy z nich dzieli się na trzy obszary priorytetowe. Oczywiście z punktu widzenia dzisiejszego webinarium najciekawszy jest obszar przyroda i różnorodność biologiczna. I to właśnie na nim dzisiaj się skupię. Natomiast warto pamiętać, że przyroda korzysta również z innych komponentów, z projektów finansowanych w ramach innych komponentów. Więc warto, myśląc o wsparciu z programu LIFE, trochę się porozglądać również po innych obszarach priorytetowych. W ramach programu LIFE do naszej dyspozycji mamy szereg narzędzi. Takim najbardziej popularnym są tak zwane projekty tradycyjne. Te projekty nazywamy tak dlatego, ponieważ one sięgają swoją historią do roku 92 i to one są tak naprawdę taką wizytówką LIFE i chyba można powiedzieć jego główną siłą napędową. Ale nie zapominajmy, że LIFE to dużo więcej form wsparcia. Mamy do swojej dyspozycji projekty, które służą tylko i wyłącznie wdrażaniu PAF-ów, o których wspominał już Pan Ogiński, czyli są to projekty zintegrowane. Są projekty budowania potencjału dla organizacji pozarządowych działających na szczeblu regionalnym lub paneuropejskim. LIFE daje też młodym Europejczykom możliwość wolontariatu na rzecz przyrody i środowiska, i tak dalej, i tak dalej. Także jest to bardzo różnorodny instrument o bardzo dużych możliwościach. I dodam też, że jest to instrument niezwykle otwarty na różnych beneficjentów. Ośrodki LIFE mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które chcą pracować na rzecz ochrony przyrody. Oczywiście najczęściej są to organizacje pozarządowe czy jednostki budżetu państwa. Ale LIFE nie wyklucza współpracy z nikim. Liczy się pomysł, motywacja, dobrze napisany wniosek i zgodność proponowanego projektu z priorytetami LIFE. No właśnie, jeżeli już o priorytetach mowa, czyli o takim głównym temacie mojej dzisiejszej wypowiedzi, to oczywiście takie główne założenia strategiczne programu są określone w rozporządzeniu ustanawiającym LIFE, a konkretnie dla obszaru przyroda i różnorodność biologiczna w artykule 11 tego rozporządzenia. I to, co jest najważniejsze tutaj, to zapis, iż LIFE jest ustanowiony celem wspierania wdrażania dwóch niezwykle ważnych dyrektyw, ptasiej i siedliskowej, ale także strategii dla bioróżnorodności. I to jest absolutna podstawa, serce programu LIFE Przyroda. Jest jeszcze jeden taki dokument legislacyjny, który został przyjęty już po wejściu w życie rozporządzenia LIFE w 2014 roku. Jest to rozporządzenie dotyczące inwazyjnych gatunków obcych i jego cele są oczywiście spójne z celami dyrektywy ptasiej i siedliskowej. I jest to rozporządzenie, które bezpośrednio wpisuje się również w założenia strategii dla bioróżnorodności i dlatego też odgrywa taką ważną rolę w kształtowaniu priorytetów LIFE. Mamy zatem takie cztery ważne unijne akty prawne,
o przyszłości jeszcze sobie powiemy, mówimy teraz o dniu dzisiejszym oczywiście, ale są to obecnie cztery akty prawne, które wyznaczają ramy naszych priorytetów. I te priorytety są w pewnym stopniu zawężane przez to, co określamy mianem tematów, project topics, w wieloletnim programie prac LIFE. Natomiast nadal te tematy są dosyć szerokie. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, mianowicie do roli, jaką sami wnioskodawcy mają w kształtowaniu programu LIFE, bo ta rola jest niezwykle duża i nie do przecenienia tak naprawdę. Chciałabym powiedzieć, że LIFE w dużym stopniu zależy od inicjatywy wnioskodawców i ich pomysłów na projekty, a także od ich ambicji i zdolności do wzięcia na siebie pewnych zobowiązań względem ochrony przyrody. I to jest to, co my nazywamy mianem bottom-up approach, czyli takiej oddolnej inicjatywy. Ponieważ określając nasze priorytety tak szeroko, nie mówimy na przykład, ile hektarów muraw i w jaki sposób ma zostać przywróconych do właściwego stanu. To jest decyzja, która należy do wnioskodawców i która pozwala im na swobodę określenia zakresu swojego projektu, ale również metod jego realizacji. I tak naprawdę to w rękach wnioskodawców jest to, czy w ogóle będziemy mieli w danym naborze choćby jeden projekt dotyczący muraw do wyboru. I o ile oczywiście, jeżeli chodzi o pewne gatunki czy typy siedlisk, to naprawdę nie możemy narzekać na brak zainteresowania, o tyle w pewnych przypadkach widzimy luki. I stąd na przykład biorą się nasze zachęty do pochylenia się nad pewnymi gatunkami czy siedliskami. Może niektórzy z Państwa pamiętają, że już od kilku lat nagłaśniamy konieczność zwiększenia liczby projektów dotyczących bezkręgowców czy owadów zapylających. I to się właśnie bierze z tego, że nasze priorytety są dosyć szerokie i pewne istotne zagadnienia nie są podejmowane wystarczająco często. Dlatego staramy się na nie zwracać uwagę potencjalnym wnioskodawcom, ale jednocześnie nie możemy faworyzować takich wniosków, które odpowiadają na te luki, chociaż nie ukrywam, bardzo doceniamy tego typu wnioski. Czyli innymi słowy, można pokusić się o takie stwierdzenie, że priorytety LIFE w dużym stopniu to efekt z jednej strony priorytetów wyznaczanych przez kluczowe akty prawne i politykę unijną, z drugiej strony te priorytety to również oddolna inicjatywa beneficjentów, którzy wybierają pracę nad jednymi, a nie innymi zagadnieniami. I w moim odczuciu jest to tak naprawdę odzwierciedleniem lokalnych priorytetów lub możliwości też w terenie pochylenia się nad konkretnym problemem. I to też potwierdza takie moje wewnętrzne przekonanie, że siłą programu LIFE są beneficjenci, bo bez nich nie ma projektów i to od nich też zależy rozmach, z jakim LIFE pracuje nad wieloma problemami ochrony przyrody. No dobrze, chciałabym teraz, żebyśmy spojrzeli sobie na to, jak w bieżącym naborze 2020 rozkładały się właśnie priorytety wnioskodawców LIFE. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale w tym roku zdecydowanym takim priorytetem wśród wnioskodawców jest ochrona gatunków i siedlisk morskich i na wybrzeżach. Na drugim miejscu plasują się ptaki, a zaraz za nimi siedliska i gatunki słodkowodne. I nasz taki głos dotyczący bezkręgowców został usłyszany. Dostaliśmy ponad 20 fiszek, co nas bardzo cieszy. Może trochę dziwić mała liczba projektów dla płazów czy gadów, czy mokradeł. A tutaj z kolei, na tym slajdzie, mamy sytuację z tego samego naboru, natomiast tutaj mamy już tylko fiszki, które przechodzą do drugiego etapu. I proszę zobaczyć, że ptaki wyprzedziły
te nieznacznie projekty morskie. I co to znaczy? Na pewno to nie znaczy, że ochrona siedlisk czy gatunków morskich jest mniej ważna w LIFE niż ochrona ptaków, bo tak nie jest. Proszę zwrócić też uwagę na bezkręgowce, na których naprawdę nam zależy. Tu przeszło mniej niż 5 fiszek. I to, co ważne, żeby sobie tutaj uzmysłowić, to, że to jest to efekt oceny dwóch kryteriów, czyli tego technicznego, jakości i czyli jakości i tego drugiego kryterium strategicznego, czyli wartości dodanej UE. A każdy z tych kryteriów ma jeszcze kilka składowych. Nie mamy czasu, żeby dzisiaj o nich rozmawiać, natomiast ja mówiłam o nich podczas szkolenia dla wnioskodawców kilka miesięcy temu i podejrzewam, że ono jest nadal dostępne. Ale to możemy wyczytać z tych wyników, to, że jakość proponowanych działań jest równie ważna, jest prawie równie ważna, co właśnie te kryteria. Chciałam się też z Państwem podzielić takimi trzema refleksjami z wyników naboru 2019, bo to jest nabór, który już jest zamknięty. Podpisujemy ostatnią umowę o przyznanie dotacji w ramach tego naboru. Więc tutaj też możemy takich trochę więcej konkretnych wniosków wyczytać na temat wspólnych priorytetów właśnie i unijnych, i wnioskodawców, które przekładają się na wyniki tego wyboru. Pierwszą taką ważną rzeczą, którą widzimy, to, że wnioskodawcy LIFE w obszarze przyroda stawiają sobie naprawdę ambitne cele. I te cele są coraz ambitniejsze. Tutaj mamy kilka przykładów, efektów, na jakie możemy liczyć w tych najnowszych projektach. O takich projektach będzie jeszcze mówiła pani Edyta za chwilę. Natomiast tutaj chciałam podać Państwu tylko kilka przykładów. Mamy więc na przykład projekt, który doprowadzi do przywrócenia właściwego stanu na ponad 800 hektarach muraw. Mamy objęcie czynną ochroną całej populacji burzyka balearskiego w 5 państwach członkowskich. Niemalże właściwie podwojenie populacji susła na Słowacji i zwiększenie jego populacji o połowę w sąsiednim regionie w Polsce. Mamy też kontrolę drapieżników na 12 tysiącach hektarów i przywrócenie siedliska na obszarze 1600 hektarów dla rycyka i kilku innych gatunków ptaków. I to są oczywiście tylko urywki, bardzo mały wycinek tych projektów, z kilku projektów i z listy długich, oczekiwanych efektów, które się w nich znajdują. Ale myślę, że one bardzo dobrze obrazują skalę i rozmach, z jakim dzisiaj wnioskodawcy, a teraz właściwie już beneficjenci, chcą się mierzyć z wyzwaniami, jakie przed nami stoją w związku z zanikiem bioróżnorodności. W przypadku wielu projektów, wielu wniosków, które do nas spływają, mówimy naprawdę o setkach, jeśli nie tysiącach hektarów i często całych populacjach obejmowanych w całym swoim zasięgu, albo o imponujących próbach zwiększenia ich liczebności. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy. Bardzo ambitne podejście i duży rozmach. I tutaj też na prośbę Narodowego Funduszu chciałam Państwu pokazać taki jeszcze jeden wykres dotyczący naboru 2020, czyli bieżącego naboru. Tutaj mamy statystyki dotyczące liczby fiszek przechodzących do następnego etapu względem tych, które wpłynęły z każdego państwa członkowskiego. I tutaj też możemy sporo wyczytać. Spójrzmy na przykład na Włochy. Na pewno ilość składanych wniosków ma pewne przełożenie na sukces siłą rzeczy. Z Włoch przeszło 21 fiszek, ale zauważmy, że aby osiągnąć ten wynik, z tego kraju wpłynęło ponad 80 fiszek. Jednak bardzo dużo z nich odpadło.
A więc ilość jest jakąś strategią, ale na pewno bardzo czasochłonną. Dużo skuteczniejsze wydaje się być podejście Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy 18 fiszek, które wpłynęły, przeszło 12. Podobnie jest z Austrią, przeszło tylko 5 fiszek, no ale wpłynęło też tylko 7. I oczywiście oba te państwa mają zdecydowanie mniejszy wynik niż wynik włoski, no ale skuteczność takiego podejścia chyba jest jednak wyższa. Z Polski, jak widzimy, wpłynęło 5 fiszek, znaczy przeszło 5 fiszek z 29. I podejrzewam, że są na naszej wirtualnej sali dzisiaj wnioskodawcy, którzy są w grupie autorów tych 24 fiszek, które nie przeszły do kolejnego etapu. I mogę sobie wyobrazić Państwa rozczarowanie tym wynikiem. Natomiast chciałam powiedzieć, że brak zaproszenia do tego drugiego etapu w znakomitej większości przypadków nie jest efektem ani słabej jakości wniosku, ani naszych rozbieżnych priorytetów, ani małej skali proponowanych działań. Bo naprawdę nie można powiedzieć o fiszce, która dostała 30, 31, 34 punkty, że jest to fiszka zła lub nie przedstawiająca wystarczającej wartości dodanej. Tak absolutnie nie jest. Ja wręcz przeciwnie, ja uważam, że 30 punktów to jest całkiem dobry wynik, który zresztą jeszcze 2 lata temu gwarantował przejście do drugiego etapu. Natomiast musimy pamiętać, że przynajmniej na razie LIFE jest takim jednym głównym instrumentem, który oferuje finansowanie projektów na rzecz przyrody i bioróżnorodności w Europie, a potrzeby w całej Unii Europejskiej, jak zresztą widać z raportu State of Nature czy WWF, o których już wspominał Andrzej na początku, są olbrzymie i przewyższają możliwości finansowe naszego instrumentu. I w całej Europie istnieje, właściwie na szczęście, cała grupa zmotywowanych aktorów, którzy bardzo chcą tą sytuację poprawić. Stąd z jednej strony bardzo duża ilość wniosków, która do nas spływa, ale też ta konkurencja o te bardzo ograniczone środki, którymi dysponujemy, jest coraz wyższa. I stąd właśnie chyba biorą się te coraz ambitniejsze projekty, które widzimy. Więc to jest taka pierwsza obserwacja, pierwszy wniosek, który możemy wyciągnąć z wyników ostatniego naboru. Kolejna rzecz, którą widzimy, która w pewnym stopniu pewnie się wiąże też z tym pierwszym wnioskiem, to to, że mamy naprawdę wzrost projektów opartych na współpracy międzynarodowej. W wyniku ostatniego naboru prawie połowa, bo 46% projektów, które otrzymały dofinansowanie LIFE, to projekty obejmujące więcej niż jedno państwo członkowskie. Więc to też jest bardzo ciekawe. I trzecia rzecz, o której chciałam Państwu wspomnieć, dotyczy budżetu. Bez wątpienia duży budżet pozwala na tworzenie ambitnych projektów, ale nawet ze stosunkowo małym budżetem można stworzyć ważny projekt. I tutaj chciałam, przepraszam, tu mi się coś wyświetla. I tutaj chciałam właśnie na chwilkę się zatrzymać. W wyniku naboru 2019 najwyższe dofinansowanie dotrzymał projekt, który wnosił o ponad 11,5 miliona euro wkładu Unii Europejskiej. To była w tym roku najwyższa kwota dofinansowania przyznana. Nie najwyższa w historii LIFE, ale dosyć wysoka. Natomiast najniższa wnioskowana kwota, projekt, który również otrzymał wsparcie, to było niecałe 300 tysięcy euro. Czyli widzimy, że można uzyskać dofinansowanie zarówno konstruując swój projekt w oparciu o bardzo duży budżet, jak i bardzo mały. I myślę, że to jest też dosyć ważne. Natomiast już pomijając te takie najbardziej ekstremalne budżety, czyli te najniższe i najwyższe,
Średni taki wnioskowany wkład Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy w obszarze przyroda wynosi 3-4 miliony euro. To jest skala, o jakiej mówimy dzisiaj. I przypominam, że dofinansowanie jest na poziomie do 75% dla tych gatunków i siedlisk priorytetowych, natomiast większość projektów jednak korzysta z dofinansowania na poziomie 60% lub mniej. Więc to są takie trzy najważniejsze wnioski, które możemy sobie wysnuć, myślę, patrząc na efekty ostatniego naboru. I powtórzę jeszcze raz, że z jednej strony, i one są oczywiście odzwierciedleniem zarówno priorytetów programu LIFE, jak i priorytetów naszych wnioskodawców. I można sobie oczywiście zadać pytanie, czy taki system tych łączonych priorytetów działa. I chciałabym, mamy jeszcze troszkę czasu, więc szukając odpowiedzi na to pytanie, chciałam trochę Państwu opowiedzieć o takim badaniu, które ostatnio przeprowadziliśmy. Od 1992 roku, czyli od początku swojego istnienia, LIFE przeznaczył prawie 3 miliardy euro na współfinansowanie około 1800 projektów mających na celu przywrócenie siedlisk i ochronę gatunków. I te projekty były ukierunkowane na około 750 gatunków wymienionych w dyrektywach ptasich i siedliskowych. I przyszedł taki moment, żeby ocenić skuteczność tych projektów. Dlatego zleciliśmy takie badanie, które oparło się z jednej strony na wynikach raportów składanych przez państwa członkowskie zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej, ale z drugiej strony właśnie na efektach projektów LIFE, potwierdzonych efektach projektów LIFE. I dużą rolę w tworzeniu tego dokumentu odegrali monitorzy NEMO. Ja oczywiście zachęcam Państwa do lektury tego dokumentu. Opowiem może bardzo szybko o takich najważniejszych wynikach, tego badania. Oczywiście sercem programu LIFE na rzecz przyrody jest sieć Natura 2000, więc tej relacji programu LIFE i sieci poświęcono dużo miejsca w tym badaniu. Jednym z takich wniosków jest to, że prawie 1/5 obszarów Natura 2000 skorzystała z wsparcia w ramach programu LIFE. W sumie 5 milionów hektarów siedlisk zostało albo przywrócone, ich stan został albo przywrócony, albo znacznie poprawiony. I mamy tutaj, i ciekawa jest właśnie w tym kontekście ta mapa, która też pokazuje procentowy udział obszarów Natura 2000 w poszczególnych państwach członkowskich, które zostały w jakimś stopniu objęte programami LIFE. Kolejna ciekawa rzecz, którą możemy wyczytać w tym raporcie, to to, że takie siedliska najczęściej obejmowane projektami LIFE, najbardziej popularne, to łęgi i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. Natomiast jeżeli chodzi o siedliska, ten rozkład projektów LIFE jest dosyć równomierny. Trochę inaczej jest w przypadku gatunków. Tutaj widzimy, że zdecydowanym zwycięstwem, jeżeli chodzi o uzyskanie dofinansowania, są ptaki. Natomiast to oczywiście nie dziwi. Natomiast ciekawe jest to, jakie gatunki uzyskują, cieszą się największym zainteresowaniem wnioskodawców. Ta prezentacja zostanie zapewne udostępniona Państwu, więc może nie będę tutaj
przytaczać wszystkich przykładów. Natomiast, więc w tym raporcie znajduje się dużo, dużo danych i te dane też bardzo dużo mówią o samych efektach projektu LIFE. Bo spadek różnorodności biologicznej w Europie jest faktem i zarówno ostatni raport WWF, jak i raport State of the Nature nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości. Istnieją jednak dowody na to, że na obszarach Natura 2000 stan zachowania siedlisk i gatunków jest dużo lepszy niż poza nimi. A jeżeli na obszarach Natura 2000 jest lepszy, to bardzo często jest tak dlatego, że w pewnym momencie sięgnięto po LIFE. I mimo pesymistycznego wydźwięku obu raportów istnieją jednak takie pozytywne przykłady. Właśnie według tego ostatniego badania, o którym wspominałam, projekty LIFE przyczyniły się do poprawy stanu w 137 przypadkach odnotowanych dla siedlisk i aż 649 przypadkach dla gatunków. Tutaj mamy kilka przykładów na takim wyższym poziomie, natomiast siła LIFE też jest jeszcze bardziej widoczna na takim poziomie lokalnym i regionalnym, gdzie LIFE okazał się naprawdę i zaangażowanie beneficjentów, przede wszystkim sięgających po LIFE, okazało się bardzo zwrotne dla wielu gatunków. Oczywiście w tym raporcie jest też kilka przykładów polskich projektów, dlatego zachęcam do lektury. Natomiast to, co nam to pokazuje, historia całego LIFE-u, to to, że ambitna, mądra polityka ochrony przyrody w połączeniu ze skutecznym instrumentem finansowym, takim jak LIFE, ale nie tylko, bo umówmy się, każdy nakład finansowy na rzecz przyrody się liczy. I przy udziale wszystkich aktorów zaangażowanych w ochronę gatunków i siedlisk przynosi wymierne rezultaty. I nawet w bardzo trudnych przypadkach można odwrócić los wielu gatunków, które dzisiaj są w bardzo złym stanie. I to jest naprawdę bardzo ważna lekcja, którą daje nam LIFE. Ale wartość tego instrumentu To nie tylko takie wymierne efekty w terenie. LIFE to tak naprawdę ludzie. I wrócę znowu do tego, o czym mówiłam wcześniej. Nie ma tego instrumentu i jego efektów bez zaangażowanej, zdeterminowanej i bardzo dumnej społeczności. I odsetek tej społeczności w samej Brukseli jest stosunkowo mały, bo tą społeczność budują przede wszystkim beneficjenci we wszystkich państwach członkowskich, którzy bardzo silnie identyfikują się z filozofią LIFE. To jest społeczność, która nie dyskryminuje, która buduje mosty między różnymi grupami interesu. W naszych projektach zaangażowane w różny sposób były naprawdę takie grupy też, które nie od razu wszystkim kojarzą się z ochroną przyrody. Mamy przedstawicieli wojska, przedstawicieli kościołów, myśliwych, płetwonurków, sektor prywatny, a jednak jest dla nich wszystkich miejsce w projektach, jest miejsce na rozmowę. Społeczność LIFE prowadzi bardzo często trudne rozmowy z grupami, które nie zawsze są skłonne dostrzegać potrzebę ochrony przyrody, czasami wręcz stoją na jej drodze. I ten dialog jest niezwykle ważny w projektach. Tak samo zresztą jak dialog między profesjonalistami, który służy wymianie wiedzy i dobrych praktyk. I myślę, że warto też o tym pamiętać, budując projekt LIFE czy swój wniosek LIFE. Warto mieć na uwadze taką szerszą filozofię i to, co mój przełożony określa mianem program ludzi, czyli The People's Program. I już tak na zakończenie. Skoro z historii LIFE możemy wyciągnąć wiele lekcji na przyszłość, to spójrzmy jeszcze szybko na koniec na to, jak będzie wyglądała przyszłość LIFE. Jak Państwo wiedzą, w tym roku kończy się
piąty okres programowania LIFE wygasa bieżące rozporządzenie i trwają prace nad kolejnym wieloletnim programem prac. I wiele osób oczywiście zadaje sobie pytanie, jak będzie wyglądał LIFE w tej następnej odsłonie. Na pewno LIFE pozostanie jednym z głównych programów Unii Europejskiej poświęconych wyłącznie ochronie środowiska i przyrody oraz działaniom na rzecz klimatu. Słyszeliśmy, że te priorytety pojawią się w wielu instrumentach unijnych, natomiast takim jedynym dedykowanym do tych priorytetów jest właśnie LIFE. Dobra wiadomość jest taka, że budżet LIFE znacząco wzrośnie. W tym duży wzrost jest właśnie oczekiwany w obszarze przyroda i bioróżnorodność. To oczywiście bardzo pozytywna wiadomość. Nie wszystkie programy unijne odnotowały wzrost budżetów, co świadczy o wadze, jaka przekłada się, jaką obecnie Unia Europejska przykłada do kwestii środowiska i klimatu. O takich najważniejszych priorytetach i założeniach strategicznych na kolejną perspektywę finansową mówił już pan Przemek. Można się spodziewać, że te priorytety, a zwłaszcza strategia dla bioróżnorodności, będą miały bardzo duży wpływ na kształt LIFE. Z drugiej strony oczywiście dyrektywa ptasia i siedliskowa pozostają absolutną podstawą, jeżeli chodzi o komponent przyrodniczy programu LIFE. Więc tutaj nie będzie aż takiej dramatycznej zmiany, natomiast te zmiany oczywiście zajdą w priorytetach, tak jak zmieniają się priorytety, zacieśniają się priorytety unijne. Natomiast więcej na temat samych priorytetów i szczegółów będziemy mogli powiedzieć dopiero wtedy, kiedy przyjęte zostanie rozporządzenie ostatecznie i wieloletni program prac, czyli najprawdopodobniej za kilka miesięcy. Na pewno, co wiemy już dziś, to to, że na pewno wzrośnie znaczenie projektów zintegrowanych, czyli tych, które wdrażają PAF-y. Natomiast te projekty tradycyjne, siła napędowa LIFE, nadal pozostaną w jego centrum. Zmieni się też sposób naboru. Pracujemy nad szeregiem ułatwień dla wnioskodawców, ale tutaj też jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Bez wątpienia LIFE na pewno będzie nam towarzyszył w następnej perspektywie finansowej, co jest dosyć ważne, biorąc pod uwagę wyzwania, jakie przed nami stoją. A jeżeli już mówimy o tych olbrzymich wyzwaniach dotyczących bioróżnorodności, to chciałam się z Państwem podzielić pewnym cytatem. LIFE to więcej niż fundusz. LIFE to filozofia, która łączy ludzi i przyrodę. Niemożliwe czy niemożliwe. Jego autorem jest pan Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego. I ja bardzo lubię ten cytat, bo on trafnie oddaje ducha naszego programu. W kontekście takich pesymistycznych doniesień na temat utraty różnorodności biologicznej w Europie, dla mnie ten cytat stanowi duże pokrzepienie. I chciałam dzisiaj Państwu, przyrodnikom, którzy obserwują w terenie ten zanik różnorodności biologicznej, i chciałabym życzyć, by to, co dzisiaj jest niemożliwe, jeżeli chodzi o poprawę stanu gatunków i siedlisk, jutro stało się możliwe. Dziękuję bardzo.